I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Danielu, powiedz, co cię skłoniło do tego, żeby otworzyć drugą siłownię w Mrągowie? No raczej zimowe braki miejsca, bo już zimą jednak nie obrabialiśmy tego. No tutaj trochę to trwało, to otwarcie, bo remont taki dogłębny był. No i czas oczekiwania na maszyny i tak dalej, ale teraz mamy z dwóch stron, że tak powiem, Mrągowa, także każdy ma bliżej trochę, nie? No na jedną kartę można chodzić, na dwie siłownie to też jest ułatwienie. Tu jest troszeczkę inaczej, bo dużo mamy pod te sztuki walki różne, tak? Mamy ring, dojdą jeszcze tam niektóre rzeczy. Będzie pool dance, będzie tutaj crossfitowo też, także troszeczkę inaczej. A tam znowu będzie taka wersja spa, która też w przyszłości dojdzie, jakieś za kilka miesięcy, bo też musimy zacząć ten remont. Także no, dwie różne rzeczy, że tak powiem. Tamta siłownia jest otwarta od 6 do 24. Ta będzie otwarta od 5, godzinę wcześniej. I godzinę wcześniej jest zamykana, czyli do 23. I 7 dni w tygodniu. Sprzętu myślę, że gdzieś około 100 sztuk jest. Dokładnie nie pamiętam, ale myślę, że około 100 sztuk. Brakuje jeszcze, bo na czas nie doszło. Wiadomo, że cały czas tego czasu jest za mało. Klatki crossfitowej brakuje, której właśnie... Tu jest miejsce na nią, ona dojedzie za parę dni. Brakuje 5 maszyn, 4 stoją jeszcze w kartonach, nie zdążyliśmy rozpakować. I solaria też dojadą w przyszłym tygodniu. Także no niestety troszeczkę z czasem też żeśmy się nie wyrabiali, ale to już nie jest uwzględnione po prostu od nas. No. Siła wyższa. A powiedz mi, ilu członków, że tak powiem, Power Gymu w tej chwili zarejestrowanych macie? Członków aktywnych zimą myślę, że jest około 700. Dojdziemy do ponad 1000 przynajmniej. Wszystkich, którzy u nas kupili, chodzili, nie chodzili, mamy około 5000. No, ten trend rozwojowy jest, tak? Otwieraliśmy tu pierwszą siłownię 6 lat temu. No, na dzień dzisiejszy jest to troszeczkę za mało, dlatego wychodzimy naprzeciw temu i względem tego otwieramy drugą, tak żeby po prostu ludzie mieli więcej miejsca. Te okoliczne większe miejscowości będziemy też z czasem otwierać, ale to przyszłość, niedaleka. Wiem, że prowadzisz też inne typy działalności. Co innego, że tak powiem, gdzie indziej można cię spotkać i złapać? W Anglii cały czas działamy pod ubezpieczenia, także wspomagamy wszystkie ubezpieczalnie w północnej Irlandii i Irlandii. Kompleksowo, czyli od prawnych roszczeń do wynajęcia samochodu i tak dalej. To jest też taki główny zarobkowy biznes, który już prowadzimy od 2010 roku. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. No i co jest najważniejsze, chyba nasz gość specjalny, czyli Adrian Kieronimek, bo to jest człowiek, który chodził do nas na siłowni, tak? Był naszym klubowiczem od samego początku do momentu wypadku. No teraz nie jest w stanie chodzić, jest sparaliżowany i dlatego stwierdziliśmy, że to jest nasz człowiek, a więc pomożemy jemu, jest event, są fajni goście, także zrzutka jest teraz na niego, zbieramy pieniążki. No już tam widzę, skarbonka się trochę zapycha, ale miejmy nadzieję, że do końca dnia będzie pełna i może jeszcze drugą uruchomimy. Mam takie pytanie, ponieważ wiemy, że miałeś niefortunny wypadek, że jesteś tutaj. Powiedz mi, co tak naprawdę wiąże cię z Power Gym? Często to bywałem, bo jakby byłem aktywny sportowo i uważam, że to jedna z najlepszych siłowni, jak mówiłem. Daniel pomaga ci w jakiś sposób, tak? Powiedz mi, jak to się stało, że to właśnie Daniel zaczął pomagać tobie? Często prosiłem ich, żeby udostępniali jakieś tam moje zbiórki na swojej stronie i tak to się zaczęło. Od jakiego czasu Daniel cię wspiera? No na pewno od ponad rok. Jaka kwota wchodzi w rachubę, żeby dopełnić tej rehabilitacji? No na pewno minimum to jest godzina rehabilitacji dziennie, to będzie gdzieś pewnie około 150 zł, to
jakoś na 30 dni to rozłożyć. No, przy tym urazie to raczej do końca życia już. Jest też Artur Wielkowski. Przed chwilą, nie wiem czy zaapałeś, czy widziałeś, kilka rund zrobiłem z młodymi orzełkami tutaj, nie? W Power Gym, gdzie zajebiste podejście do życia na zdrowo, nie? Dla małych kotów. Słuchaj, jak długo będziesz jeszcze tutaj w Mrągowie? Tu w Mrągowie będę, mi się wydaje, kilka godzin tylko. Tak. Czy jeszcze kilka sparingów odbędziesz? Nie, to był pierwszy i ostatni, na dzisiaj przynajmniej, nie? Także ten. Czyli ewentualnie istnieje szansa, że zawitasz jeszcze tutaj do Power Gym? O, w przyszłości na pewno. Tak serdecznie byłem tutaj przywitany przez was, nie? Orzełków z Mrągowa, szacunek wam za to, no i... Ale ja muszę zobaczyć całą Polskę, a cała Polska chce zobaczyć Binia przynajmniej kilka sparingów. Zanim każdy sparing się zaczął, ja mówiłem, że oni mnie atakują, nie ja i. Także ten i próbowali i szacunek był po każdej rundzie stoczonej i tam mi się wydaje, że to wyszło bardzo pozytywnie. Nikt nikomu krzywdy nie zrobił. Jeżeli komuś krzywda miała być wyrządzona, to mi, bo ja byłem na defensywie, ale dalej jestem, dalej żyję, także wszystko jest dobrze. Widzę, nosisz przepaskę na lewym ramieniu. Co to oznacza i dlaczego? Od 1 sierpnia, nie? Założyłem to 1 sierpnia, byłem na marszu za nasze babcie, za naszych pradziadków, nie? Na marszu za wszystkich powstańców. Całą armię AK, nawet za te dzieci, nasze małe, nie? Za wszystkie dzieci, które uczestniczyły w tym powstaniu i noszę to na co dzień, gdziekolwiek przemieszczam się po ojczyźnie. Są nasi goście, tak jak Strong Ekipa z Igą. I wszystkiego. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania do Strong Ekipy, zapraszamy, jesteśmy do waszej dyspozycji. Ja zawsze dużo mówię, lubię rozmawiać, lubię odpowiadać na pytania, także zapraszamy. Dzień dobry, witam wszystkich jeszcze raz. Słuchajcie, Strong Ekipa nie jest w pełnym komplecie, dlatego że Konrad musiał Karwat już uciekać, ponieważ w sobotę walczy, a dzisiaj ma konferencję na Cloud MMA, także musiał już nas opuścić, a my tutaj jesteśmy. W zastępie moja małżonka przyszliśna Iga. Zostaliśmy zaproszeni tutaj przez ten klub, ponieważ na naszym kanale na YouTubie mamy również taki content, że jeździmy, odwiedzamy siłownie zarówno te wielkie, jak i te małe, takie domowe, te tak zwane stare kuźnie. Robimy taki przegląd siłowni po Polsce. Skupiamy się bardzo na prowadzeniu naszych kanałów, na pracy przede wszystkim, ponieważ Halloween. Ale mi się dobrze pobawimy. No i słuchajcie, no, na najbliższa sobota jest dla nas bardzo ważna, no bo walczy Konrad, no, mamy nadzieję, że wygra, więc mamy taki emocjonujący dość weekend, proszę Państwa. Także słuchajcie moi drodzy, jeżeli chcecie pooglądać nas na YouTubie, to jesteśmy na kanale Strong Ekipa, ja jestem również na kanale Abu Siga, także serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę, że jesteśmy też tu szczytnym celu. Przepraszam, oczywiście chętnie pomożemy, bo pomagamy ludziom potrzebującym, na to nie korzystając z naszych dużych zasięgów. Bardzo chętnie pomagamy, no i nie każdy ma równe szanse. No, są właśnie ludzie poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych i jest nam bardzo przykro z tego powodu. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy wszystkich Mrągowian. No i słuchajcie, najważniejsze dla nas jesteście wy, czyli nasi klienci i przyjaciele, tak? Dziękujemy, że jesteście. Dziękujemy, że jesteście. Zapraszamy częściej. Szanujcie wszystko, my was też będziemy szanować.